Obejrzyjcie ten film do końca, bo w tym filmie udowodnię Wam, że niektórzy ludzie nie powinni mieć dzieci. Hej, witajcie kochani, z tej strony Adrianna, witam Was serdecznie na moim kanale, a dziś zapraszam Was na storytime. Storytime'u dawno nie było i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć historię, o której tak naprawdę zapomniałam i którą przypomniałam sobie kilka dni temu, a będzie to historia o tym, jak wraz z Patrykiem kilka lat temu w Zakopanem uratowaliśmy dziecko. Pamiętajcie, że jeżeli ten film Wam się spodoba i lubicie storytime'y, to zostawcie kciuka w górę oraz zajrzyjcie na Instagrama, tam możecie znaleźć więcej mnie, o ile nie macie dosyć mnie. Ale jeżeli nie macie, to tutaj będzie się wyświetlała moja nazwa na Instagramie, a ja przechodzę do storytime'u. Ruszamy! Pamiętam, że ta sytuacja wydarzyła się 3,5 roku temu. Zaczynałam wtedy moją karierę na YouTubie, wyjeżdżałam z Patrykiem na wakacje do Zakopanego. Piękne lato, pamiętam, mówimy okej, wyjeżdżamy w góry. Nie było nas wtedy absolutnie stać na jakąś podróż za granicę, poza Polskę. Zakopane to było po prostu... Kasiuś, nie osądzaj mnie. Zakopane, pamiętam, to był wtedy po prostu szczyt naszych możliwości. No i po wielogodzinnej podróży samochodem dojechaliśmy do naszego pensjonatu, umyliśmy się, wypakowaliśmy i mówimy, okej, no idziemy coś zjeść. Wygooglowaliśmy jakąś fajną restaurację, no i ruszamy w miasto. Dosłownie, po wyjściu z pensjonatu, jak tylko weszliśmy na chodnik, zobaczyliśmy, że z drugiej strony, na samym końcu chodnika idzie chłopiec, na oko... 8-9-letni, cały zapłakany, ale to nie był taki płacz, tylko to była totalna histeria. Ten dzieciak nie mógł iść, słaniał się na nogach i widać było, że on nawet nie może złapać powietrza. To było po prostu takie, jak jakiś atak paniki. I najgorsze było to, jak zaobserwowaliśmy z Patrykiem, że ten chłopiec już po prostu się słaniał, nie wiedział, co ma ze sobą zrobić i powoli wchodził na drogę. Schodził z chodnika, kiwał się z jednej strony na drugą i zaczynał powoli wchodzić tam, gdzie jeżdżą samochody. Nikt, absolutnie nikt z osób idących wokół tego dziecka nie zareagował, wszyscy się tylko patrzyli. A co to? To było po prostu, mówię Wam, jak w filmie. No, nikt z tych 20 osób na tym zatłoczonym chodniku nie zainteresował się tym, że dzieciak w panice, zapłakany, w totalnym szale, bez rodziców, powoli zaczyna wchodzić na drogę. Więc mówimy z Patrykiem, okej, dobra, podbiegniemy do niego, zobaczymy, co się dzieje. Podbiegliśmy i mówimy, hej, dzieciaku, no co się dzieje? Co ci się stało? Dlaczego płaczesz? Gdzie są twoi rodzice? Jak mówiłam, on w totalnej histerii nic nie potrafił wypowiedzieć, mówił tylko, kurtka, i ten... kurtka! Ze strzępków jego wypowiedzi udało nam się z Patrykiem ogarnąć, że wracał z rodzicami z jakiejś wspólnej wycieczki, czy to na jakieś Morskie Oko, czy inną dolinę chocholską, i zostawił w autobusie kurtkę, to była jakaś, nie wiem, droga kurtka przeciwdeszczowa, i rodzice kazali mu biec za autobusem. My oczywiście go zatrzymaliśmy, bo wiedzieliśmy, no nie, już nie ma żadnego biegania za autobusem, zresztą kochany, i tak go nie dogonisz. Poprosiliśmy go, żeby powiedział nam, gdzie ostatnim razem widział rodziców. Ostatnim razem widział rodziców na przystanku, tak więc na ten przystanek się udaliśmy. Powiem Wam, że szliśmy po prostu z całkowicie zapłakanym i spanikowanym dzieckiem. Ludzie przechodzący koło nas bardzo dziwnie się na nas patrzyli. Natomiast no ja to miałam gdzieś, dlatego że ci sami ludzie, którzy teraz bo na nas patrzyli, gdzie my to dziecko zabieramy. Wcześniej nie interesowali się tym, że ten dzieciak zaraz wejdzie pod samochód. Choć no spojrzenia ludzi, kiedy ciągnęliśmy tego zapłakanego dzieciaka, były no nieciekawe. Jak mówiłam, dotarliśmy na ten przystanek i rodziców niestety nie było. Natomiast stał tam bardzo miły pan taksówkarz, który zgodził się nam pomóc, wiadomo, miejscowy, może orientuje się bardziej. On już nie pamiętam, czy zadzwonił po policję, czy poszedł po policję. Starał się także porozumieć z tym chłopcem i zapytać się go, jaki to był autobus, czy kojarzy, jak wyglądał, czy kojarzy, jak wyglądał kierowca, bo mówił, że zna tych kierowców, że to jego koledzy, więc może uda mu się znaleźć tę kurtkę i żeby nie płakał, że to nic tak bardzo ważnego, żeby się po prostu uspokoił. Bo dzieciak po prostu cały czas płakał o tą kurtkę i mówił, że po prostu no nie ma po co wracać do domu, bo rodzice mu tej kurtki nie darują. My również czekaliśmy z Patrykiem, przyszła policja, zapytała się nas, no co się stało, jak tego chłopca znaleźliśmy, wypytywała się chłopca, gdzie ostatnim razem widział rodziców i nagle pojawił się... troskliwy tatuś. Przybiega pan, no, zupełnie niezbyt zmęczony, w ogóle jakoś nieprzestraszony, nie to, że wiedział, Boże, Boże, szukałem cię! Ja po prostu, o, jesteś, no szukaj
poznaliśmy cię. Patryk mu mówi, że no, czy pan zdaje sobie sprawę, że pana syn przebiegł przez pół Zakopanego i biegł za autobusem. On mówi, no tak, zostawił kurtkę, no i to była bardzo droga kurtka, no i po prostu, no, żona mu w żartach powiedziała, żebym teraz biegł za tym autobusem, no i, no, wie pan, jakie są dzieci, są takie szybkie, że ja po prostu, no, nie mogłem go dogonić. No, słyszycie, to po prostu dorosły, 40-letni mężczyzna nie mógł dogonić 8-latka, bo tak szybko mu uciekał. A już tak ciężko było nam cokolwiek dalej zrobić, no, zajęła się sprawą policja, więc no, stwierdziliśmy z Patrykiem, że no idziemy, no, co mamy dalej tutaj robić. Złożyliśmy swoje zeznania, przypilnowaliśmy dzieciaka, no, nic więcej nie zrobimy. Bardzo mnie zdenerwowało, że ten facet pojawił się przy tym dziecku i nie wiem, nie miał potrzeby przeproszenia czy przytulenia tego dziecka, więc powiedziałam mu na odchodne, żeby wiedział, że jest buca. Powiedziałam mu, nie ma za co, bo po prostu nie podziękował nam za to, że przypilnowaliśmy mu syna i uratowaliśmy go od wpadnięcia pod samochód. I on wtedy tak ogarnął się, tak, a no tak, 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 dziękuję państwu. Nie widział kompletnie żadnych problemów i to było takie, no tak, tak, dziękuję, spoko. Byłam bardzo zła na ludzi, którzy przechodzili koło tego dziecka i nawet nie zapytali się, co się stało, dlaczego biegnie bez rodziców, czemu płacze. Byłam bardzo zła na rodziców tego dziecka, którzy przełożyli kurtkę nad życie ich syna. I byłam bardzo zła na właściciela tej restauracji, do której szliśmy, bo okazało się, że ta restauracja jest zamknięta, a byliśmy bardzo głodni, byliśmy bardzo źli. I druga restauracja, którą wybraliśmy, niestety nie była już taka dobra. I tak, dziękuję wam za obejrzenie mojego story time'u. Pamiętajcie, że jak widzicie osobę, która potrzebuje pomocy, to nie odwracajcie się, nie patrzcie się krzywo, tylko pomóżcie, chociaż zapytajcie się, co się dzieje. Koniecznie zostawcie kciuka w górę i zajrzyjcie na mojego Instagrama. Możecie zasubskrybować kanał, obejrzeć mój poprzedni odcinek, a ja już się z wami żegnam. Pa, 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 pa. I do zobaczenia!